Mojemu koledze zmarła niedawno siostra. Miała ona 23 lata. Była to tragedia zarówno dla całej rodziny, jak i dla mnie. Mój kolega od tego momentu stracił wiarę w Boga i mówi, że po prostu Boga nie ma. Wiele razy próbowałem wyjaśnić mu, że wszystko tak musiało być, bo skoro Bóg tak chciał, lecz on nie dawał się przekonać. W jaki sposób wyjaśnić mu, powiedzmy, tę niesprawiedliwość, śmierć tak młodej osoby, która miała przed sobą całe życie, żeby chociaż częściowo mógł odzyskać odrobinę wiary? No po pierwsze, to jest taka dyskusyjna sprawa, czy ten człowiek miał wiarę, może raczej miał, ale słabą wiarę. Poza tym Bóg tak chciał. Nic tutaj autor listu nie pisze, jak ta 23-letnia dziewczyna umarła, bo może wcale Bóg tak nie chciał. Mógł lekarz na przykład popełnić błąd, niech mi tu służba zdrowia wybaczy, no zdarza się. Albo po prostu jakiś błąd rodziców, jej błąd, nie wiem. Natomiast, mogła zginąć w wypadku. No. Ale mogła zginąć w wypadku, gdzie jechał pijany kierowca i to wcale nie Bóg tak chciał, tylko kierowca był pijany. Biedny Pan Bóg, my na niego często zwalamy. Ale mógł był przyjść nowotwór, że tak powiem, niezawiniony. Jakoś przez nikogo, przez człowieka. Kochani, to jest tak, że wielokrotnie w życiu mamy do kogoś pretensje, będąc święcie przekonani, że on nam krzywdzi. No ja ten przykład powtarzam w katechizmie. No, 5-letni chłopiec, no, bawił się fajnie kombinerkami i młotkiem. Naprawdę super zabawa, strzelał sobie z gwoździków. Przyszedł tata i mu to zabrał. I on jest po prostu oburzony, siedzi w kącie, tupie nóżkami i płacze. Oczywiście, kiedy on ma 15 lat, to mówi, głupi byłem, bo rzeczywiście mogłem sobie taki gwóźdź wbić w główkę. Ale on z kolegami jedzie i właśnie kupili sobie dwa wina pod namiot. Ojciec zabrał te wina. No i on jest oburzony, mówi, mój stary jest głupi, że mi zabrał to wino. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, teraz, jak Państwo macie lat 20, 30, 40, to mówimy, no to 15-latkowie bywają głupi, 5-latkowie tym bardziej, ale ja to jestem mądry, dlaczego Bóg zabrał tą dziewczynę? Proszę mi wierzyć, że wobec absolutu Boga jesteśmy ciągle głupi. I to jest kwestia zaufania. Czytałem niedawno historię Abrahama, Państwo ją znacie. Pierw Bóg obiecał staremu człowiekowi syna, dał mu tego syna, on się cieszy, a ty mówisz, weźmiesz syna, którego miłujesz, jeszcze Bóg dodał, którego miłujesz, jedynego swojego i złożysz go w ofierze. Kochani, nie pragnijmy takiego Boga, którego do końca nie rozumiemy. A żeby uzasadnić decyzję powołania kogoś z tego świata w wieku 23 lat, to zgodzicie się Państwo, że dla niejednego człowieka byłoby dobrze, gdyby zszedł z tego świata, jak miał 23 lata, ale Pan Bóg miał jakieś tutaj znowu inne plany i go w wieku 23 lat nie zabrał. Ja zawsze tak po ludzku marzyłem, żeby Hitler szedł z tego świata, jak miał 23 lata. Może by Katynia nie było i tym podobnych rzeczy na ziemi. No, Bóg jest wielki i Pan Bóg nie tak mówi, a kuku, nie zgadniecie, co ja mam na myśli, tylko Bóg mówi, dzieci kochane, nie wyjaśnię wam wszystkich przyczyn. Co tą dziewczynę czekało, jakie były przyczyny. Może ten brat miał tą dziewczynę za Boga. Miał starszą siostrę, która była dla niego Bogiem, był w niej zakochany. Może dla rodziców to był Bóg, nie wiem. I Pan Bóg mówi, zabiorę wam ją, bo inaczej się wszyscy, cała rodzina się pogubicie. Nie wiem, ale to w jakimś wymiarze, ośmielę się powiedzieć, ma sens. Ma sens. Prawda? Małe dziecko umarło na nowotwór. No wszyscy mówią, no Boga nie ma. A może to dziecko było po prostu bożkiem dla babci, mamy. Ktoś powie, no ale teraz oni się zupełnie od Boga odwrócili. A nie wiadomo. Nieraz w buncie przeciwko Panu Bogu człowiek jest bliżej Boga niż wtedy, kiedy leży na pierzynie i wydaje mu się, że jest wierzący. No tak, bądź zimny, bądź gorący. Bądź zimny, bądź gorący. Więc kochani, nie wytłumaczy się naprawdę małemu dziecku, że mama jest dobra, kiedy prowadzi małe dziecko do lekarza, trzyma je na fotelu, a pan doktor wbija igłę w ramię. Nie wytłumaczy się temu dziecku sensu szczepionki i że Heine Medina nie będzie chore. Po prostu się temu dziecku, dziecko ryczy, kopie, krzyczy i mówi, mama jest niedobra. No i Pan Bóg nam nieraz robi szczepionki, a robi to z miłości.